Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły mi w niej uczestniczyć. Natomiast bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w dyskusji na temat rozwoju Polski Wschodniej. Szanowni Państwo, strategia rozwoju Polski Wschodniej i program rozwoju Polski Wschodniej, który jest instrumentem realizacji tej strategii, uważam za jeden z najważniejszych i najlepszych decyzji rządu polskiego w kwestii prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Województwo Polskie Wschodnie przez lata traktowane były jako Polska drugiej kategorii ze względów społecznych, ekonomicznych. I z pozoru ta nasza słabość okazała się naszą wielką siłą. Poprzez porozumienie pięciu województw, poprzez współpracę jesteśmy partnerem dla Komisji Europejskiej jako makroregion. Już dziś nasze regiony rozwijają się jak nigdy dotąd. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim w ostatnich latach wdrożyliśmy ponad 3 miliardy złotych w gospodarkę. Budujemy drogi, budujemy infostrady, olbrzymie środki przeznaczyliśmy na turystykę. Pięknym przykładem współpracy między pięcioma regionami jest stworzenie Domu Polski Wschodniej, w którym pięć województw ma swoje siedziby i przedstawicielstwa przy Komisji Europejskiej.